przeciwników, ja pierduży. Jaka seria przeciwników, 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 jaka seria przeciwników. Watch Newch 566. Minecraft, games and more. Siemeneczko, ziomeczki, ja jestem Wojtuk 566. Witam was nareszcie w kolejnym odcinku z Max Payne 2 The Fall of Max Payne. I tak samo jak przy Harrym Potterze, ten odcinek będzie dwuczęściowy, ale tym razem jeszcze dłuższy, gdyż każdy odcinek będzie miał po pół godziny. Zobaczę, czy będę w stanie to nagrać, czy będzie mi się chciało aż godzinę to nagrać. Trochę sobie poprzypominałem fabuły, trochę zaczerpnąłem z innych let's play i popełniłem takiego bardzo głupiego fejla fabularnego, gdyż tamten blondasy, którego zabiłem, o leniu tego Wladimira. A, ale później to się już to nagranie nie nagrało. No, więc w tym nagraniu, co się nie nagrało, mówiłem o tym, że... Kurde, aż zapomniałem. To właśnie był ten blondasek, ale to wcześniej jeszcze się nagrało i on nam miał pomagać. Się coś takiego Wladimira i już go ściągnąłem poza nagraniem, co tam był też fail, bo mi się nie nagrało i co tam parę razy ginąłem. I później się właśnie obudziłem w tym pokoju i później akcja trzeciego odcinka. I tutaj też popełniłem faila, gdyż... Znaczy może nie aż tak wielkiego, no bo tej pani w ogóle nie znam, co nie... No, że po prostu zabiłem ją, a mogła mi dać dodatkową broń, ale na szczęście z tamtej w czerwonym płaszczu nie zabiłem. I... No, jest dobrze. Okej, okay, teraz tak. Byliśmy u tej czerwono-płaszczowej pani i teraz musimy gdzieś dalej iść. Chyba do krywki snajpera. Coś tam się pali, ale tam... Nie, tam już chyba byłem. Aczkolwiek... Poczekajcie. Tam dalej strzelają, ale spokojnie. Postaram się tutaj zbiec. O fuck. Jeszcze raz. Czekajcie, to było... Tutaj? Czy tutaj od razu? Nie, chyba tutaj. Dobra. Też już troszkę nie pamiętam. Tak jest. Dobra, jest. Tutaj zabiliśmy ich, zabiliśmy. Nie możemy otworzyć drzwi. A, tutaj jest taki jadak. Okej. Teraz tak. Window raczej nie będziemy mogli, chyba że. Teraz? Czy window. A nie, dobra, teraz jedziemy window i pewnie nas zaatakują przeciwnicy. Tak strzelam. Nie. Aha, że zeszliśmy na dół i teraz po prostu. Właśnie. Bo tam pewnie wam nie powiedziałem konkretnie, bo tam było po angielsku. Znaczy, no, rozumiem angielski, ale po prostu nie zwróciłem na to uwagi, że. Jest wyznaczona nagroda za Maxa Payne'a i Mona Sachs. I dlatego będziemy musieli uważać. Teraz tak. Którędy tu iść? Dobra, tutaj ich pozabijaliśmy i tak dalej. Dowiedziałeś się też z Let's Play'u, że możemy mieć maksymalnie 8 apteczek. Chociaż na tyle rzadko je zbieram, że to nie robi mi różnicy, czy to będzie na maksymalnym poziomie. O, dzień dobry. Mogę z panem pogadać? Bo nie wiem. Dobra. Tutaj chyba zeszliśmy do piwnicy. I też między tą sesją grania, ja, tak jak w Harry Potterze, właśnie tutaj Max Payne jest o wiele bardziej ogarnięty dźwięk, dlatego że tutaj jest coś, istnieje coś takiego jak ściszenie dźwięków z gry, a w Harry Potterze tego nie ma, dlatego tam w ogóle mnie nie słychać. Dobra. O, kola. Czy będziemy mogli to zebrać, żeby... Nie. Czekajcie, możemy się tak schylać, czy... No pamiętam, żeby jeszcze mogliśmy się tak schylać. O, dokładnie. Może wtedy będziemy mogli tą puszkę zabrać. Hop. No chodź. Nie.
Nie możemy zebrać. Dobra, jak nic nie możemy tutaj, chyba że na schody. Bo po prostu to jest ta sama droga. Tylko przeszedłem tam. Nigdzie nie możemy otworzyć, a... Rozwalić też za bardzo nie. Municja. Dobra, jest. O, Desert Eagle. Nie, Sniper Rift. Aha, że to są takie dystansowe, spoko. Też tam patrzyłem, jak to się trzeba rozpoznawać w broniach. A co jest? To tyle, nie mogę dalej wejść. A jo, bo tutaj już byłem. W przednim odcinku bym musiał znowu windę. Z windą coś skombinować. Jestem epicki. Jak się używało apteczek? Delete chyba. Enter. Nie, backspace. O, dokładnie. Dobra, no to no, to windy znowu, chyba że tu coś będzie. Ale raczej wątpię. Ewentualnie możemy pozbierać różne rzeczy tutaj, które nie pozbierałem. Albo będę grać. Nie, tutaj już byłem. No to winda. No to winda i chyba muszę tam przejść. Co wcześniej też sfailiłem. I dalej się dostać. Dobra, jest. Chodzi dalej teraz. Chyba że tu. Tutaj. No. Tutaj okno nie jest aktywne. Że wymieniam te magazynki. Dobra, widocznie musimy iść tam. Mogła być też taka możliwość, że tutaj już byłem i muszę wczytać inny zapis. XD. Dobra, spokojnie. Przejdziemy tu sobie. Nie będziemy ich ostrzeliwać, bo nie warto, bo zanim ja ich ostrzelę, to oni ostrzelają mnie. Kurde. No. Co zrobić? O, dobra, tu była ta kryjówka snajpera. No, teraz tak, żeby nie spadł. To do zadań prostych nie będzie należało. Czekaj. Chociaż może tam jest okno i... No kurde, nie wiem co zrobić. Robić. Co tu robić? Tu już byłem. Jest to w ogóle, nie widzę wyjścia z niczego.
taki zamknięty się czuję. Okej, odkryłem jakąś nową rzecz. Wystarczyło trochę poparkurować. I mamy nareszcie rozdział 5 aktu 1 tej historii. No dobra. Zobaczmy. Mamy windę znowu. Powinna... O! Przeciwnik. Okej, jeszcze. Dzień dobry. Okej, czyli teraz mamy taki fast attack. O matko. Atakują wszędzie i nigdzie. No, jeszcze ktoś? O, ale dużo apteczek mam, to dobrze. Dobrze jest, jesteśmy ustawieni w miarę. Chyba mamy już zejść na dół i wtedy... Dobra, wróciłem do gry. I teraz, uwaga. Coś tu się stanęło. Czekaj. A nie, dobra, to chyba jest nasz przyjaciel. Okej, okay, będzie nam pomagał. Nie znam go, ale to chyba też pracuje w policji, mi się tak wydaje. Bo tu opowiada właśnie. No właśnie, podążaj za mną, tak czekajcie, on będzie teraz za mną. Tak, będzie za mną podążał. Troszkę wolniejszy, jak widziałem na gameplayu wcześniej. A nie, dobra, potrafi biec, myślałem, że jest taki wolny. Okej. Okay. Teraz tak. Mamy towarzysza do pomocy. No bo po prostu to jest taki medal, chce pomóc i tak dalej, bo mi się nudzi. Okej, okay. Tutaj nic nie ma, więc będziemy musieli kierować się w kierunku tego pożaru. To jest troszkę niepokojące. Bo nie wiem, jak tu przejść w ogóle. Mam tu po prostu strzelić czy coś? Przydałaby się jakaś gaśnica. Gościu, masz jakąś gaśnicę? Kurde, gościu. Chyba, że da się to jakoś wyłączyć. Aha, chyba, że tutaj, no faktycznie. I tutaj po prostu albo to, albo po prostu strzelamy. Nie, raczej nie. Mam tu wyciek gazu. Ale to będzie to tak gościu gadał, czy jakoś tam pomożesz? Nie, dobra, już przestał gadać i dobrze. Okej. Okay. Jak raczej, to czekajcie, zapiszę tu, zobaczę, czy ten. Czy tutaj można zginąć, ale pewnie tak. Zapiszę tutaj. Okej. Okay. Uwaga, czy tu można zginąć? Nie można tu zginąć? Aha, spoko, to... Nie, można tu zginąć. Na pewno? Nie, ja muszę tu na pewno sprawdzić. Tak, można tu zginąć. Chyba, że po prostu trzeba być... tym. Bardzo takim szybkim. Tak myślę. Dobra. Wbijamy tu, kurde! I chuj. Chuj, wbiliśmy i nic z tego nie zyskaliśmy. Dobra, zapis. Żeby mieć trochę więcej tego życia, kurde. No dobra, i co tu trzeba zrobić? Zabiliśmy przeciwników. Mamy 5 apteczek. Chyba, że mamy całkowicie zejść na dół i wtedy... Ale czekaj, czy ten gość za nami w ogóle podąża? Nie. Czemu ty nam, gościu, nie pomagasz? Weź mi pomóc. Aha, że tylko bo jesteś taką postacią, dobra, bo ty tak podążałeś i chuj. To trudno, ale masz pistolety, kurde, 2, tak jak ja. Max Payne style i te sprawy. A tu nic.
Okej. Czy ja tu już wychodzę? A nie, dobra. Ktoś tu jest. Wyjście jest. Kto to jest? O, to jest prawdziwa prostytutka, kurde. No. Okej, coś na trzecim piętrze. Czyli trzeba uratować dziewczyny na trzecim piętrze, które są tam w płomieniach. To się ma Violet. Co ty tu chcesz? Ona chce nas ugłupić. Powinien tutaj nazwać. Co, kurde. Wreszcie, tutaj będzie bardziej prostytutka. Co, będziesz tam tylko tak pindolić? Czy coś powiesz? Dobra, coś wyjść? A czekaj, będziesz podążać ze mną? Bo nie wiem, czy ty masz mi pomagać, czy chcesz zaruchać, czy co? Nie, dobra. Ty będziesz tam pomagać i dobrze. Co? Ojej! Ojej, dobra. Dobra. Jedziemy ich wszystkich! Kurde! Tak jest! Apteczka! Jedziemy dalej! Nie ma! Na plecy, kurde! Nie ma włamywacze. Max Payne was załatwi. Tak jest. To co? Tam pomagasz? I co? Poszła se. I tyle. I tyle z jej pomocy. Spoko. A nie, zabili ją. No fakt, mogę ją bardziej bronić. Ach, kolejna porażka Maxa Payne'a. Znowu stracił kobietę. Niestety. Dobra. Coś tu jeszcze mamy? Może jakieś apteczki? Dobra, jest. A tutaj zaraz będę przeciwnicy. Ja jestem tego na 100% pewien. Okej, do jakiegoś vitili rubu. Co to mamy za krzesełko? Czy my znowu będziemy do tego dziadka, co ten? Nie, tutaj coś, jest coś więcej. A, czyli to jest taki główny zawór. Okej, i teraz musimy go odkręcić. Tak jest, i wtedy te płomienie będą. Ten wyciek gazu, czy coś takiego będzie wyłączony, i będę wtedy mógł pójść tam do mojego kolesia. I wtedy, może teraz, jak wyłączyłem ten gaz, będzie mi pomagał ten koleś. Ten Bedel. O, ty, luju, kurde! Wyluje jesteście jebane. Jeba, kurde. No, gin! O! Zarobiste, kurde! Tak jest. Apteczka. Żeby nas nie załatwili. Mam tego coraz mniej. Dajcie mi apteczki, dajcie mi apteczki. Ja potrzebuję apteczek. Apteczki ważne są, kurde. Teraz chyba ten wyciek gazu czy coś takiego minął, ale jeszcze musimy na górę. O, dokładnie wyłączyło się, mogę spokojnie z tym gościem albo sam iść. I ten gościu trochę zbalałeś, no właśnie, zbogowałeś się. To chodź, jak chcesz. Okej, a tutaj to jest po prostu już podpalony, spoko. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Tutaj mamy, aha, łazienkę, spoko. Wzięliśmy apteczki, też zawsze jest coś. Możemy spuszczać klozet, możemy. O, i od razu jesteśmy lepiej ubrani, tak służbowo. Też byliśmy tak od początku jedynie w szpitalu tam trochę zapuszkodzeni. Co ty tak, koleś, mugujesz? A nie, ty kucasz, dobra, ja myślałem, że ty jesteś tak w ścianie zamotany, okej. Teraz tak, jesteśmy coraz niżej. I prawdopodobnie. Nie, tutaj jest przejście do kibelka i trochę mnie zraniło. Nie podoba mi się to. Czy jest jakaś bezpieczniejsza droga? Nikogo nie ma niby. Czyżby sobie wszyscy poszli? Nie. Nie poszli sobie, kurde. Oni stąd atakują! Dziwne jakieś. Aha, teraz jest misja taka zabicia mnie, a ja tam muszę jakoś z góry ich załatwić. Dobra, jest. Mam jakieś granaty?
by się przydało. Nie, a chcę jakoś rzucić granat. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć, jak się rzuca granat. Niestety nie ujrzałem nigdzie w opcjach, jak się używa granatu. A szkoda, myślałem, że jest jakiś oddzielny guzik i zaraz mnie zabiją. Ja mam tylko jedną apteczkę, tak, profesjonalnie. Może teraz? Granat? Jak się tego używa? Granatu, hop. Może E? Może F? O, dokładnie F. Czyli to jest sekundarny atak tak samo jak... Tutaj nie przejdę. Muszę zachodzić zdatną, prawda? Zanim ja tam zejdę, to już będzie po mnie, prawda? Bierzcie ten granat. A kurde. No tutaj to się zaraz zabije. Do jednego przeciwnika zarobałem, ale to tyle. 5 granatów. Ostatnia apteczka. No i kto by się tego nie spodziewał? Czekajcie, bo ja wtedy tam nie zapisałem, tylko zapisałem koło tego ognia. Więc przejdę na szybko tę misję i widzimy się za chwilę. Dobrze więc, powróciłem, zaliczyłem tę misję i spróbujemy jeszcze raz. Dodatkowo jakoś ochroniłem naszą koleżankę i będziemy mogli teraz lepiej po prostu lepiej zneutralizować, o tak powiem, przeciwników. Czy tu jeszcze znajdę apteczki, by było fajnie. Okej. Dobra, i co teraz? Teraz tak, tak, nie. Co ja zrobiłem, kurde? Nie, to tyle, nigdzie nie ma więcej apteczek, no cóż. Jeszcze załaduję raz zapis, bo też jestem genialny, bo ciągle wchodzę na ten ogień. Kurde. Dobra, jeszcze raz. Zbieram apteczki. I tu. I tędy, kurde. Tak jest. Baby killers. Okej. Po pierwsze, granatem w twarz. Nie, dobra. Tu wyjdziecie sami, czy coś? Bo ja nie wiem, kurde. A nie, dobra, tutaj przez to okno. I teraz tak. Granatem w twarz zaraz. Jo, ty mi nie pomagasz. Ona mi nie pomoże, znowu, kurde. Kurde, won. Nie jestem idiotą, tylko chcę zneutralizować tych przeciwników, zniszczyć ich. Żeby tutaj nigdy więcej nie przeszkadzali. I tak się ich robi, kurde. Dlatego robię z ukrycia. A ty nie wiem, ty tam stoisz i nic nie robisz. To znaczy też jesteś w ukryciu, ale nic nie robisz. Gin. Granaty nie... Jakoś nie mogę wycelować tym granatem. Dobra, ktoś jeszcze? Bo nie wiem, chcę być tu bezpieczny. Troszkę się wyleczę. Teraz tak. No to jakby jest wszędzie bezpiecznie, to teraz gdzie ja mam iść? A nie, nie jest bezpiecznie, nie jest bezpiecznie, nie jest bezpiecznie, nowi przeciwnicy. Nowi przeciwnicy, okej. To jeszcze raz. Granatem w twarz. Hop. Granatem w twarz, kurde, i do widzenia. Dobra, jeszcze tam atakują, jedy. Ludzie, ogarnijcie się, i tak ze mną przegracie prędzej czy później. Bo ja mam zapisy, a wy nie, kurde. Ja tak mogę zabijać, patrz, patrz, luju. Hehe. Jeszcze tam jest jeden, ale... Moment. Może z granata już go załatwię, może wreszcie mi się uda dobrze wycelować. Surprise! Tak jest!
Udupiony? Nie wiem. Czy tamten ludzi jest udupiony? Ja chcę wiedzieć. Poproszę mi podać taką informację. Czy ten ludzi jest udupiony? Powinien być. Albo sobie gdzieś uciekł. Dobra, jest. Jeszcze muzyczka nie przestała lecieć, także chyba jeszcze mamy tutaj przeciwników do załatwienia. Tylko nie wiem, gdzie dalej iść. Chyba tam mam parkurować jak wcześniej, co mi się wtedy nie udało. I wtedy tam na górę, tak myślę przynajmniej. Bo inaczej to nie wiem, jak to będzie. No, ale pewnie tak jest. Tylko nie wiem, czy wątpię, czy z góry ich jakoś dosięgnę, ale... Może po prostu mam teraz iść sobie. Okej. Okay. Parkour! Teraz tak. Mam powoli schodzić. Powoli. Na te siatki. A to jest winda. To jest winda! I to jest wszystko, kurde. O matko. To się rozwala. Okej. Okay. To ja mogę tu wcześniej. Ojej, jaka seria przeciwników. Ja pierdurzę. Jaka seria przeciwników, 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 jaka seria przeciwników! Gincie! Tak jest! No! Serio już nie dałem rady! No kurde! Będę to musiał jeszcze raz! Serio! No ludzie! Poczekajcie, przejdę do tamtego momentu i może ta moja koleżanka mi pomoże, nie wiem, zobaczymy. Dobrze, doszedłem do tego momentu i w tym momencie zapisuję. I okada pomaga, tylko po prostu jej obrażenia są słabe. Spoko. Okej. Okay. I teraz tak. Nie wiem, co się stanęło, ale ja w ogóle nie widzę przeciwników. Albo mi się coś zbugowało, albo ja naprawdę jestem ślepy, no ale kurde. Tam w ogóle nic nie ma, nic nie widać, żadnej sylwetki, no to kurde. Jakie mam? Tutaj. O, spuszczę im jadro na głowę, na łeb. I teraz tak, jak widzieliście wcześniej, to tam... A nie, dobra. Chyba to był bug po prostu i teraz będzie ta horda, którą mogliście widzieć. Także uwaga, przygotujemy się. Raz. Spokojnie, zapisałem w tamtym momencie. Po prostu muszę pamiętać, żeby tak przeskakiwać też na tamto coś. Teraz tak. Zrzucę wiadro. Bo czemu nie? Teraz. Teraz muszę patrzeć w tej perspektywie. Teraz tak. Na tamto. Na tamto. Na tamto i uwaga horda. I uwaga horda. I od razu z bullet time'em jedziemy. Raz. Dwa. Nie! Jestem debilem. Dlaczego jest z bullet time'em? Granaty nie z bullet time'em. Bo to za wolno idzie. Jeszcze raz. Chyba, że hordę załatwię tak z góry. Bo też czemu nie, bo... Czekajcie. Jak to jest? Mogę na nich poczekać po prostu, czy muszę tam koniecznie schodzić na dół? Bo w sumie schodzenie na dół to jest próba samobójcza. Nie wiem, czy ta babka w ogóle tam zejdzie. Że no kurde, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, jak to będzie, moi drodzy, kurde. Chyba będę próbować tyle, aż mi się uda, no kurde, no co ja zrobię. Teraz tak, granat. I teraz tak. Nie, to nie zdążę. Ja muszę być od razu przygotowany. Tylko kurde jak, tylko kurde jak. Gdyby się tu później dało jakoś wrócić na górę, to jeszcze bym zrozumiał, ale tak to jest próba samobójcza, kurde. Co ja mam teraz? Nic nie zrobię. Wcześniej mi poszło całkiem dobrze, ale kurde. Oczywiście musieli mnie pod koniec zabić. Ale przynajmniej mam tyle apteczek, to też może o to chodzi, że mam ich umiejętnie używać. No, ale... Wygranie w taką grę to... Tak. Hop! Szybko, 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 szybko. Szybko, 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 szybko. Dobra, jeden przeciwnik. Jeden przeciwnik. Jest dobrze. Okej. Okay. Nie, jeszcze żyje. Oj, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Spokojnie, Wojtuch. Okej. Okay. Dobra, jest. O, okej. Okay. I na tym się kończy kolejny rozdział naszej historii. Kolejna ta... Powstrzymanie mafii. O, jest komiks.
Ojej, znowu zawaliliśmy i nasz szef jest niezadowolony. Znaczy chyba to jest też szef i tak dalej. No, aż sam ten już nie wie co robić. I zżera jego lekarstwa. Kurde. No co go widzisz, jak takie hordy atakują? I sam jest, żaden obywatel mu nie pomoże, no to co? Kapitan Vincent. Właśnie, gdyby brawura żył, czemu go zabili na początku? To jest do dupy. Coś z Scott Hogu, okej. Czyli... Będziemy kogoś mieli do pomocy. Jo, Odelia jest taka głupia. Jest twarda babka, okej. Rozdział 6, Heb. Dodatkowo odkryłem, że tam te tryby detektyw i tak dalej, to tak naprawdę poziomu trudności. Okej. Aha, czyli będziemy w jakimś filmowym studio teraz działać. Patrolować, spoko. Wchodzi kulturalnie, szkoda, że jest zamknięte w sumie. Teraz tak, uleczę siebie i zobaczę ile to nagranie trwa. I wezmę sobie lepsze... Nie, nie ma takiej broni, no to wezmę sobie te Dual Ingrapsy. Tak, zaraz wrócę.